Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Jan Ratajczak, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na sport w regionalnej telewizji lubuskiej. Koszykarze z Telmetu jutro będą walczyli o zachowanie szansy na awans do Last 16 Eurocupu. Zielonogórzanie w Kazaniu zmierzą się z liderem grupy O, Unixem. Pytanie, czy zespół Michajlo Uwalina powtórzy sukces sprzed roku i zdoła pokonać Rosjan we własnej hali. Ewentualne zwycięstwo przedłuży szansę mistrza Polski na awans, natomiast porażka definitywnie je przekreśli. Pamiętam ten mecz, tak wywieźliśmy stamtąd cenne zwycięstwo i myślę, że no, zapisało się to w historii naszej zielonogórskiej koszykówki. Także no, na pewno myślę, że wszyscy pamiętają to spotkanie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Jedziemy tam po zwycięstwo, zmazać plamy po tarnym brzegu, zagrać lepiej w obronie i agresywniej w obronie. Przede wszystkim to, co pokazaliśmy w pierwszej połowie w tarnym brzegu, wołało o pomstę do nieba. I myślę, że powinniśmy to poprawić i zagrać agresywniej. Najważniejsze w tym spotkaniu to ograniczyć ilość strat. Na wyjazdowym parkiecie to będzie bardzo ważne dla nas, żeby tych strat popełnić jak najmniej i myślę, że powalczyć agresywnie na zbiórkach. Wiadomo, to jest bardzo fizyczna drużyna. Mają sporą przewagę centymetrów na każdej pozycji nad nami, więc myślę, że to zaangażowanie i ochota pójścia na zbiórkę, jeżeli wygramy ten element gry, to myślę, że możemy być spokojni, że ta walka będzie do ostatnich sekund. Wiadomo, że ten lot do Rosji to nie będzie łatwa sprawa. Tam 3 godziny do Moskwy, 2 do Kazania, jeszcze wcześniej autobusem do Berlina i to na pewno troszeczkę sił tam zostawimy, ale jedziemy tam, walczymy o wszystko, to jest mecz dla nas, o być albo nie być i po prostu musimy zostawić serce i pokazać się z jak najlepszej strony. AZS Mosir rozgromił Prant Mundial Żary. Derbowy pojedynek lubuskiej drugiej ligi futsalu zakończył się okazałym zwycięstwem Zielonogórzan 10-2. Gospodarze wszelkie wątpliwości rozwiali już w pierwszej połowie meczu, w której osiągnęli prowadzenie 5-0. Zawsze strzelona bramka na kontakt daje takiego wigoru drużynie, ale dzisiaj byliśmy w każdym elemencie słabsi od Zielonej Góry i no mówię jeszcze raz, gratuluję im 3 punktów. Dzisiaj mieliśmy inne nastawienie, konsekwentnie taktyczne założenia przez Maćka, naszego trenera. Wszystko nam wychodziło, szybko wpadły bramki, udało się powiększać przewagę. Po przerwie Żaranie dobrą grą przez 7 minut zdołali zatrzeć negatywne wrażenie z pierwszej części spotkania. Stare błędy gości jednak wróciły, a bezbramkową ciszę przerwał Michał Bartnicki. Graliśmy dzisiaj naprawdę fajne spotkanie i cieszy, w końcu mogę to powiedzieć, cieszy duża skuteczność, no bo nie mieliśmy dzisiaj tyle sytuacji jak w meczu na przykład z Piłą czy z Orlikiem Mosina w Mosinie. Na tych bramek nam wpadało, no dwucyfrówka, także bardzo to cieszy. Zielonogórzanie nie zamierzali zwalniać tempa. Na listę strzelców ponownie wpisał się Bartnicki. Kilka minut później po kolejnej stracie gości bramkę z kontrataku zdobył Adrian Niedźwiecki. To trafienie dało gospodarzom prowadzenie 9-0. Trener AZS-u Mosir Maciej Górecki pewny wygranej zdjął bramkarza. Wbrew oczekiwaniom przewaga jednego zawodnika w polu nie zamieniła się na kolejnego zdobytego gola przez akademików. Goście dwukrotnie wykorzystali brak nominalnego bramkarza. Do siatki biało-zielonych 2 razy trafił Mateusz Bieresniewicz. Gospodarz było klasę co najmniej lepszy. Cóż to więcej powiedzieć? No, sam wynik mówi o sobie, 10-2. Kolejny raz przegrywamy. Nie wiem, no może za tydzień w końcu uda nam się wygrać. Troszeczkę jestem może nie zły, ale zawiedziony naszą grą w przewadze, bo mimo tego, żeby nie było jakiejś specjalnej presji, wynik był wysoki, to nie radziliśmy sobie z tym. No, ale to jest kwestia jeszcze treningu i mam nadzieję, że w przeciągu kilku sesji treningowych uda nam się nad tym popracować, no bo mogą się zdarzyć takie mecze, że trzeba będzie tą piątką wyjść. Wynik spotkania na 10-2 tuż przed syreną końcową ustalił Jakub Turowski.
AZS Mosir pozostaje liderem tabeli, ale punktowo z akademikami zrównał się polkowicki Kuprum. Pierwszy i drugi zespół drugiej ligi futsalu mają po 26 punktów, z tym, że zielonogórzanie rozegrali o jedno spotkanie więcej. Biało-zieloni nadal nie poznali nowego terminu zaległego meczu z M40PL Poznań. Według aktualnego terminarza AZS Mosir kolejne spotkanie rozegra dopiero 2 marca. Muszkieterowie odnotowali 13. zwycięstwo w sezonie. Nowosolanie na własnym parkiecie pokonali Polonię Warszawa 79-67. Zespół trenera Artura Gronka nie przegrał żadnej kwarty i systemem małych kroków spokojnie budował przewagę. Dzisiaj dobrze zagraliśmy, szczególnie w drugiej połowie. Widzę, że zaczyna być naszym znakiem firmowym druga połowa. Szkoda, że pierwszej nie możemy dorównać do drugiej, wtedy będzie wszystko ok. Ale gratuluję chłopakom, bo zagrali naprawdę dobre zawody i w obronie, i w ataku. Dobra skuteczność, dobra współpraca, bo sporo asyst i 50% skuteczności za trzy to naprawdę dobrze. Liderami muszkieterów w pojedynku z Polonią byli Maciej Kucharek i Marcel Ponitka. Duet pukający do drzwi pierwszego zespołu z Telmetu zdobył łącznie 39 punktów i zagrał na blisko 90% skuteczności. Nie ukrywam, to był bardzo ważny mecz, bo to było, stawka była właśnie o drugie miejsce w naszej grupie. To był oczywiście każdy mecz jest ciężki w lidze, ale daliśmy radę i to najważniejsze, to cieszy, że idziemy w górę. SKM z 30 punktami zajmuje 4 miejsce w tabeli. Do drugiej Noteci i Inowrocław Nowosolanie tracą punkt, ale rozegrali o jedno spotkanie mniej. W najbliższą niedzielę SKM w Gdyni zmierzy się z tamtejszym GTK. Sean Murphy triumfatorem Gdynia Open 2014. Anglik w finale prestiżowego turnieju snookerowego pokonał Fergala O'Briena 4-1. W Gdyni prezentowali się również zawodnicy zielonogórskiego klubu Hot Shots. Marcin Niczkę i Adam Stefanów dotarli do 5. rundy. Niczkę odpadł z turnieju po porażce 1-4 z Antonym Hamiltonem, natomiast Stefanów w takim samym stosunku uległ Nilowi Robertsonowi i również zakończył swój udział w 8. eliminacji europejskiego turu. To była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Sportowych. Ja dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Acromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.